Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z Ustronia. Ustroń jest na południu, blisko Wisły. Ja trochę Wam pokażę Ustronię, o, tak mniej więcej, przynajmniej część Ustronia wygląda. Generalnie w Ustroniu jest fajnie, także polecam Wam kiedyś odwiedzić. Dzisiaj w ramach błogosławieństw obietnica dla czystego serca osób. Mianowicie oni będą oglądać Boga. Pomyślałem sobie, że można by to bardzo szeroko potraktować albo bardzo wąsko. Mam nadzieję, że tak się wstrzelę pomiędzy. Pierwszy taki fragment, który mi przychodzi do głowy, to Księga Izajasza, gdzie widzimy serafy, wielkie, potężne istoty, które zakrywają swoje oczy, żeby nie spoglądać na Boga, który siedzi na tronie. I myślę sobie, że to jest taki obraz, który mnie zawsze stawia do pionu, w tym sensie, że gdybym naprawdę obcował z Bogiem jakby w pełni Jego majestatu, w pełni Jego osoby, w pełni tego, co to oznacza, że Bóg jest Bogiem, to myślę, żebym tego po prostu nie wytrzymał. Tak samo zresztą zachował się Izajasz w tej wizji, który przecież był człowiekiem sprawiedliwym, był człowiekiem pobożnym, powiedział: biada mi. I myślę sobie, że w jakimś sensie to jest też ciekawe, że kiedy rzeczywiście poznajemy Boga w jakiś taki może sposób bardziej głębszy niż zazwyczaj, kiedy naprawdę uświadamiamy sobie boskość Boga, Jego odmienność od nas, Jego wielkość, Jego majestat, Jego potęgę, no to po prostu czujemy się kompletnie ludźmi nie na miejscu. To jest taki jeden wątek. Drugi wątek to jest Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem. Mojżesz, który był człowiekiem właśnie, też ciekawe to jest, człowiekiem złamanym, człowiekiem, który nie miał zbyt dużo dobrego zdania o sobie, człowiekiem, który, gdy Bóg go spotyka na tej pustyni paszącego owce, ma lat 80, on by już tak naprawdę chętnie chyba skończył swoje życie, życie, które raz mu się złamało, kiedy musiał uciekać. Nie wiem, kto z Was ma 40 lat. Wyobraźcie sobie, że w okolicach 40 musicie zacząć wszystko od nowa. Zupełnie gdzie indziej. Zupełnie w innym kraju, w innym języku. Musicie uciekać. To jest straszne doświadczenie, myślę. No jakoś sobie wszystko poukładam. Ma lat 80 i pół, mówi, i teraz właśnie wracamy do Egiptu. Robimy to, co trzeba było zrobić od samego początku. I myślę sobie, że też dlatego może on był takim człowiekiem bardzo pokornym, bardzo posłusznym, ale w tym posłuszeństwie właśnie niezrozumiałym. Tak mi się wydaje, że tak to dlatego było. I Bóg rzeczywiście z nim przemawiał do niego i czytamy, że przemawiał w taki bardzo szczególny sposób, bo kiedy schodził do Izraelitów, to jego twarz jaśniała. I do tego zresztą apostoł Paweł później nawiązuje w drugim Koryntian. I w tym drugim Koryntian właśnie też jest taka pewna, myślę, polemika między nim a adwersarzami, którzy gdzieś tam próbują niepokoić Koryntian. I mówi, że to było czasowe. Że to było czasowe, że to jest chwała, która nie ma się nijak do chwały, która jest dla nas dostępna w Chrystusie. I co ciekawe, w trzecim rozdziale, w 18 wersecie, on jakby pokazuje, że to jest w jakimś sensie chwała, która jest dla nas obecna. Mówi: my wszyscy więc z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwale Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ale więc zwróćcie uwagę, że to oglądanie Boga jest jakimś, no, jakąś rzeczywistością, która dzieje się tu i teraz. A z drugiej strony, czy tam już z trzeciej, czy z czwartej, w pierwszym liście Jana jest powiedziane, że ujrzymy Go takim, jakim jest, w trzecim rozdziale, w drugim wersecie. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale kiedy się objawi, będziemy do Niego podobni. Właśnie wtedy ujrzymy Go takim, jakim jest. I myślę sobie, że no, że jest to obietnica, która ewidentnie jeszcze się nie spełniła. Nie wiem do końca, jak to będzie. Myślę, że w jakimś sensie poznamy Boga w bardzo szczególnym, głębokim, jako Ojca. Myślę, że znowu ciągle to nie będzie takie pełne poznanie natury Bożej, bo mi się wydaje, że ciągle nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, ale będzie to czymś bardzo prawdziwym, czymś bardzo, można powiedzieć, na wskroś nas poruszającym i czymś, co faktycznie przemienić, będzie wiecznie przemieniające.
będzie czymś, co, nie wiem, co będzie trwało wiecznie w jakiś sposób. Ciężko to sobie chyba wszystko jakoś poukładać. W każdym razie, ten proces się rozpoczyna tu i teraz. Ten proces się rozpoczyna od tego, że właśnie jesteśmy ludźmi czystego serca. Ten proces się rozpoczyna od tego, że się nawracamy. Ten proces rozpoczyna się od tych wszystkich błogosławieństw, o których żeśmy wcześniej powiedzieli. I powiedziałbym taką jedną myśl na koniec, że po prostu warto. Że po prostu warto. Warto być człowiekiem, który dba o to, żeby być czystego serca. Bo to jest naprawdę coś szczególnego, coś wyjątkowego. Coś zaszczytnego, coś wywyższającego, coś chwalebnego, coś niezrozumiałego, a jednocześnie doświadczanego i prawdziwie przemieniającego, żeby oglądać Boga. Jest to coś, czego doświadczamy, kiedy stajemy się do Niego podobni, dzięki łasce w Jezusie Chrystusie, kiedy naśladujemy Syna, kiedy mamy czyste serca, kiedy łakniemy sprawiedliwości, kiedy jesteśmy miłosierni, kiedy poznajemy prawdę, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy jesteśmy pokorni, a jednocześnie nieustępliwi i twardzi w tym, żeby iść za Bogiem. No właśnie, to wszystko gdzieś się zbiega w tej obietnicy. Będzie tych obietnic jeszcze kilka, ale myślę, że ta jest naprawdę szczególna i wyjątkowa, że będziemy oglądać Boga. I tego nam wszystkim życzę, tego doświadczenia, tego poczucia, że obcujemy z Nim, że Go poznajemy, że to jest dopiero początek, że to jest dopiero namiastka, że jeszcze wszystko przed nami. Chwała Panu, niech tak właśnie będzie i niech ta myśl nam towarzyszy i niech nas motywuje do ofiarnego, jednoznacznego, prawdziwego, szczerego chrześcijaństwa. Niech tak się stanie. Panie, bądź uwielbiony i bądź wywyższony i dawaj nam poznawać Ciebie prawdziwe. I dziękujemy Panie, że to jest możliwe, bo Ty Panie to obiecałeś w Jezusie Chrystusie. Z Bogiem i do zobaczenia.